Top 10 filmów o przyjaźni. Dzisiaj chcemy przedstawić produkcje skupiające się na najważniejszej ludzkiej relacji. I nie, nie mówimy tu o miłości, bo ci, którzy doświadczyli prawdziwej przyjaźni, wiedzą, że nie ma nic cenniejszego. Dlatego przedstawiamy Wam top 10 produkcji z naszymi ulubionymi przyjaciółmi. Numer 10. Blair i Serena. Plotkara. Cóż, ten, kto wymyślił powiedzenie przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej, miał szczęście, że nie poznał tej dwójki. Dla nich przyjaźń i nienawiść to często jedno i to samo. Jednak nieważne, co się między nimi działo, Blair i Serena zawsze mogły na siebie liczyć. Czy chcielibyśmy mieć takie przyjaciółki? Tego nie wiemy, ale na pewno chcielibyśmy mieć ich ciuchy. Numer 9. Bree, Lynette, Gabby i Susan. Gotowe na wszystko. Przez 8 lat trwania produkcji odkryliśmy, że te przyjaciółki są dla siebie naprawdę gotowe na wszystko. I nieważne, czy chodziło o wsparcie po zdradach mężów, problemy z dziećmi czy zakopywanie zwłok. Mieszkanki fikcyjnego miasteczka Fairview działały niczym czterej muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Przyznamy szczerze, tęsknimy za tym serialem. Numer 8. Philip i Driss. Nietykalni. Z przepięknych damskich przyjaźni przeniesiemy się do równie pięknych, acz męskich. I to takich, które teoretycznie nie powinny się przytrafić. W końcu Filip to bogaty i elegancki Francuz, zmuszony przez paraliż do jeżdżenia na wózku. A Driss jest zadziornym chłopakiem z biednej dzielnicy Paryża. Panowie jednak odnajdują porozumienie i wspólny język. Nietykalni to jeden z najpiękniejszych filmów 2011 roku. I co ważne, oparty na faktach. Numer 7. J.D. i Turk. Chorzy doktorzy. Fani serialu wiedzą, że łącząca tych panów relacja to guy love between two guys. I chyba nie musimy nic więcej dodawać. W końcu J.D. i Turk to definicja prawdziwej przyjaźni. Trzeba przyznać, że cały serial opiera się na różnych odmianach przyjaźni. Mamy równie specyficzną więź Elliot i Carly, pełną złośliwości relacje Coxa i Kelso, czy noszącą znamiona dyktatury znajomość dozorcy i Teda. Jednak to właśnie uczucie łączące J.D. i Turka zasługuje na miejsce w naszym zestawieniu. Numer 6. Carrie, Miranda, Charlotte i Samantha. Seks w wielkim mieście. Przygody bohaterek tego serialu, czterech mieszkanek Nowego Jorku, bawiły i wzruszały fanów przez 6 lat. O dwóch filmach pełnometrażowych nie mamy zamiaru wspominać. Mimo że każda z przyjaciółek była zupełnie inna, łącząca je więź była w stanie przetrwać najgorsze perturbacje. Omawianie problemów przy drinku zawsze prowadziło do konstruktywnych rozwiązań. Nie ukrywajmy, na przełomie wieków każdy chciał być którąś z nich. Albo mieć takie przyjaciółki. Numer 5. Chudy i Buzz. Toy Story. Tych dwóch wybieramy jako wzór przyjaźni w animacjach. Narodziny tej szczególnej relacji pokazano w bardzo realistyczny sposób. Od niepotrzebnej niechęci i zazdrości po pełne zaufanie, wsparcie i pomoc w spełnianiu marzeń. Pokochaliśmy ich, gdy się poznali, płakaliśmy, gdy rozstawali się w czwartej części. Mamy nadzieję, że powstanie piąty film i nasi ulubieni przyjaciele znowu się spotkają. Numer 4. Meredith Grey i Christina Yang. Chirurdzy. Jeśli nie one wymyśliły sformułowanie być czyjąś osobą, to na pewno je spopularyzowały. Mimo wielu zawirowań, te dwie kobiety stworzyły jeden z najpiękniejszych duetów współczesnej telewizji. Twisted Sisters pokazały, że damska przyjaźń to nie tylko gadka o facetach i ciuchach, choć oczywiście romanse stanowiły ważną część ich życia. Obie stawiały przede wszystkim na ambicje, dzięki czemu zostały najlepszymi specjalistkami na oddziale chirurgii. Numer 3. Harry, Hermiona i Ron. Seria o Harrym Potterze. Ich przyjaźń rozwijała się przez lata, a my mogliśmy dorastać razem z nimi. Ta trójka pokazała, że przyjaźń ma swoje wzloty i upadki, co nie oznacza, że nie jest wartościowa. W końcu z przyjaźni narodziła się prawdziwa rodzinna więź. Pojawiły się także bardzo bliskie relacje pomiędzy Hermioną i Ronem, a także Ginny, siostrą Rona i Harrym. Chyba nie ma lepszej przyjaźni. Numer 2. Thelma i Louise. Thelma i Louise. Hasło Ride or Die w przypadku tych przyjaciółek należy traktować dosłownie. Obie miały ciężko w życiu, a wspólna podróż pozwoliła im nie tylko rozwinąć się jako kobietom, ale wzmocniła również ich przyjaźń. Jeden z najlepszych filmów o przyjaźni w ogóle, z głównymi rolami tak wspaniałych aktorek jak Susan Sarandon i Gina Davis, a także epizodyczną rolą Brada Pitta. Numer 1. Ross, Rachel, Monika, Chandler, Joey i Phoebe. Przyjaciele.
Gdy mówimy o produkcjach o przyjaźni, ten sitcom nie ma sobie równych. Jasne, przyjaźń pomiędzy szóstką bohaterów miała swoje blaski i cienie, a związek Rachel i Rossa nie zawsze należał do najzdrowszych. Jednak przyjaciele wspierali się nawzajem, a my ich kochaliśmy przez całe 10 lat emisji. I kochamy do dziś. Nic dziwnego, że wszyscy chcą powrotu tej magii. Tylko czy czar przyjaciół można powtórzyć?